tym odcinku dowiesz się czy 1. Czy przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wycinało się więcej lasów niż za czasów rządów Platformy Obywatelskiej? 2. Czy Polska rzeczywiście masowo wywozi drewno do Chin? 3. Ile wyrobów z drewna rzeczywiście konsumują Polacy, a ile przeznaczonych jest na eksport? Wyborczy kurz już opadł i choć niektóre koguty wciąż się biją o zajęcie odpowiedniej grzędy, to mniej więcej wiemy, czego już możemy się spodziewać. Z dużym prawdopodobieństwem czeka nas niezłe przemeblowanie w składzie ministerstw. Partia Prawa i Sprawiedliwości straciła parlamentarną większość, skazując się tym samym na bycie przystawką do głównego tortu. Pamiętajcie jednak o tym, że nasz kanał jest całkowicie apolityczny, dlatego na łamach nie będziemy przedstawiali żadnej sympatii czy też antypatii do jakiegokolwiek ugrupowania. Staramy się jednak przeprowadzać rzetelne analizy związane ze światem natury, grzybów, a także roślin. Kwestia polskich lasów nie pozostaje nam zatem obojętna, więc postanowiliśmy się temu tematowi przyjrzeć nieco bliżej. Nim jednak przejdę do materiału, to proszę o nakarmienie wygłodniałego koguta algorytmu łapką w górę oraz komentarzem. Pozwala to nam dla Was stworzyć coraz bardziej wartościowe materiały. Chyba każdemu miłośnikowi lasu serce krwawi, gdy las, po którym regularnie spacerował lub też nawet chodził na grzyby, jest wycinany. Musimy jednak pamiętać o tym, że większość lasów w Polsce to mimo wszystko lasy gospodarcze, które prędzej czy później trafią pod łańcuch piły motorowej. Warto też pamiętać, że drewno jest produktem ekologicznym, bowiem podlega recyklingowi, a także w dużym stopniu jest surowcem odnawialnym. Za każdym razem, gdy myślimy o zaprzestaniu wycinek drzew, musimy myśleć o konsekwencjach z tym związanych. Gdybyśmy całkowicie zaprzestali wycinek drewna, miejsce produktów drewnianych musiałyby zastąpić materiały syntetyczne. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie plastikowy stół czy plastikowe meble to nie jest szczyt marzeń oraz fantazji. W niektórych przypadkach możemy jednak zrezygnować z wycinki przynajmniej części drzew. Warto pamiętać, że mój atlas dzikich roślin Polski jest w formie cyfrowej, która nie przyczyniła się do wycinki ani jednego drzewa. Polecam mój atlas każdemu miłośnikowi przyrody, który chciałby się dowiedzieć, jakie rośliny rosną w jego najbliższej okolicy. Do wycinki nie przyczyniły się także Fiszki, czyli program do nauki dzikich roślin, którego możecie uruchomić zarówno na smartfonie, jak i na komputerze. W związku z Czarnym Tygodniem cena wszystkich produktów została zredukowana, więc śpieszcie się łapać promocję, która potrwa do 26 listopada. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Partia Prawa i Sprawiedliwości nie przemycała drewna za granicę, żeby chociażby sfinansować liczne programy socjalno-społeczne, jak na przykład program 500+. Trzeba bowiem pamiętać, że wartość drewna jest na tyle duża, że realnie pozwala zwiększyć budżet naszego państwa. Jako przykładny i świadomy obywatel bardzo dokładnie przysłuchiwałem się przedwyborczej debacie. Z ust Donalda Tuska padło kilka słów na temat lasów. Posłuchajmy. Lasy państwowe upartyjnione już w 100%. Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Nie wiem jak wy, ale ja odnoszę silne wrażenie, że wypowiedź ta jest próbą silnego nakierowania wyborcy na pewien tok rozumowania. Można z niej odnieść wrażenie, iż główną przyczyną wycinek jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który masowo eksportuje drewno do Chin. Czy wy też odbieracie takie wrażenie? Wyrażcie swoją opinię na ten temat w komentarzu. Czy jednak oby na pewno taka sytuacja w rzeczywistości ma miejsce? Sprawdźmy to. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2020 roku na eksport przeznaczyliśmy 3715 tysięcy metrów sześciennych drewna okrągłego, a importowaliśmy 2182 tysięcy metrów sześciennych. Zaś w 2010 roku, kiedy urząd premiera obejmował Donald Tusk, eksportowaliśmy 1734 tysiące metrów sześciennych, a importowaliśmy 2324 tysiące metrów sześciennych. Jak widać, eksport w tym okresie zwiększył się ponad dwukrotnie. Warto mieć jednak świadomość, że w 2020 roku łączna produkcja wynosiła aż 40,6 milionów metrów sześciennych. Operując na procentach, eksport stanowił zaledwie 9,15%. Dodatkowo należy uwzględnić import, który pomniejsza czysty wywóz drewna okrągłego do zaledwie 3,69%.
Dla porównania, w 2010 roku produkcja drewna okrągłego wyniosła 35,5 miliona metrów sześciennych, zatem eksport stanowił 4,79%. Import przewyższał eksport, czysty wywóz drewna przeistoczył się w wartości minusowe, zatem możemy raczej mówić o czystym wwozie drewna do Polski. Nadmienię, że głównymi odbiorcami drewna eksportowanymi są Niemcy oraz Chiny. Ktoś może nam zarzucić, że wybraliśmy sobie tylko te lata, które są dla nas wygodne. Dlatego specjalnie dla Was przejrzałem wszystkie dane od 2005 roku i przygotowałem wykres. Popatrzmy na nie. Produkcja drewna stabilnie rośnie i wyraźnie widać trend, który został zapoczątkowany jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, a PiS przedłużył ten trend. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości znacząco wzrósł eksport, ale także wyraźnie zmalał import. Jak sami jednak widzicie, czysty wywóz drewna okrągłego nawet w krytycznym momencie, czyli 2018 roku, był pod granicą 10%. Nawet jeżeli zamkniemy oczy na import, to maksymalny eksport wyniósł w 2018 roku prawie 12%. Co zatem dzieje się z lwią częścią tortu, czyli ponad 90% drewna? Warto sobie to jednak dokładnie zobrazować. Gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z eksportu, nawet eksportu do Chin, to oszczędzilibyśmy tylko jedno drzewo na 10. Tylko jedno. Mitem jest zatem to, że główny problem leży w masowym wywozie drewna do Chin. To tylko i wyłącznie jeden składnik ogromnej części. Jak się okazuje, aż 90% drewna przetwarzamy lokalnie. Rola państwa jest w tym miejscu mocno ograniczona, przynajmniej w gospodarce wolnorynkowej. Bowiem właściwie nie mamy wpływu na to, co zrobi tartak z drewnem, które zakupił od leśnictwa. Sprzedaje na lokalnym rynku, czy jednak przetworzy i wywiezie za granicę. Na tym jednak nie przestaliśmy, bowiem mamy statystyki branżowe, które zaraz Wam przedstawimy. Tym samym dowiecie się, czy drewno jest zużywane na nasze własne, konsumpcyjne potrzeby, czy jednak jest eksportowane za granicę. Warto jednak pamiętać, że rolą państwa jest dbanie o polskie lasy, zatem ma jak najbardziej możliwość po prostu ograniczenia produkcji i ograniczenia wycinek. Ekonomia to jednak nie jest idylliczna bajeczka. Żeby jedni mogli zyskać, niestety, ale inni muszą stracić. Zmniejszenie produkcji drewna z całą pewnością uderzyłoby w kilka rentownych branż, w tym branżę leśnictwa, branżę papierniczą oraz branżę meblową. Spowoduje to spadek w budżecie państwa nie tylko ze sprzedaży drzew, ale także z wpływów podatkowych z omawianych branż. Taka poważna redukcja z całą także pewnością będzie musiała wiązać się ze znaczną redukcją osób zatrudnionych w tym sektorze. Czy zatem branża papiernicza oraz branża meblarska powinna zaprzestać swoich rentownych działań, rozejść się do domów i zająć się czymś innym? Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. W moim odczuciu dla polskiej gospodarki jest to bardzo ryzykowne zagranie. Leśnicy jednak na swoją obronę dodają, że zwiększona produkcja drewna nie wynika z większych ich zapędów, tylko z faktu, że wiele drzew osiągnęło po prostu wiek rębności. W tym materiale jest jednak zbyt mało miejsca, aby to szczegółowo analizować, ale jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć na temat lasów, to pamiętajcie, żeby napisać komentarz hashtag lasy, a przygotujemy dla Was kolejny odcinek o podobnej tematyce. 90% drewna pozyskanego z lasu przetwarzamy lokalnie. Co dalej dzieje się z tym drewnem? Specjalnie dla Was przeanalizowaliśmy przepływy finansowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 rok wyprodukowano meble na wartość 34% całego sektora drzewnego, produkcja papieru i wyrobów z papieru na 31,7%, zaś wyrobów z drewna korka, słomy i wikliny na 34,3%. 57,1% wyrobów meblarskich pojechało na eksport, a tylko 11,8% zaimportowaliśmy z zagranicy. Daje to czysty wywóz drewna na poziomie 45,2%. 28,8% wyrobów z drewna pojechało na eksport, a tylko 11,2% zaimportowaliśmy z zagranicy. Daje to czysty wywóz drewna w tej postaci na poziomie 17,5%. 31,2% wyrobów z papieru pojechało na eksport, a aż 25,8% zaimportowaliśmy z zagranicy. Daje to czysty wywóz drewna w tej postaci na poziomie 5,5%. Podsumowując, już na samym starcie jedno drzewo na 10 wyjeżdża z naszego kraju. Zostaje nam do dyspozycji zatem tylko 9 sztuk.
Następnie z łącznej produkcji we wszystkich sektorach drzewnych na wartość 185 miliardów złotych, aż 72,5 miliarda złotych przeznaczyliśmy na eksport, co daje 39,2%. Z pozostałych 9 drzew zatem kolejne 3,5 przeznaczamy na eksport. Sumarycznie na eksport przeznaczamy zatem 4,5 drzewa, co stanowi 45%. Warto jednak mieć na uwadze, że gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z importu, z całą pewnością, żeby zaspokoić potrzeby własnego rynku, musielibyśmy zredukować eksport. A wtedy okazałoby się, że nie 45, a tylko 31% moglibyśmy przeznaczyć na eksport. Zatem nasza realna konsumpcja kształtuje się na poziomie około 70%. Biorąc pod uwagę, że są to tylko i wyłącznie dane odnośnie przepływów finansowych, bowiem właśnie takowe dane tylko i wyłącznie posiadaliśmy, nie informują nas one o realnym zużyciu drewna w metrach sześciennych. Z tego powodu przymknąłbym nieco oczy na import i powiedział, że 55% wycinanych drzew konsumujemy w sposób pośredni lub bezpośredni, ale samemu. Warto zatem pamiętać, że aż co drugie drzewo wycinane jest na nasze własne potrzeby, czyli na przykład na nowe meble. Prosiłbym zatem wszystkich o nieco bardziej przemyślane wybory konsumenckie. Być może zakup e-booka zamiast papierowej książki, czy renowacja starych mebli zamiast kupowania nowych jest całkiem rozsądnym wyborem. Eksport drewna i materiałów z drewna to tylko część, która składa się na skalę dzisiejszych wycinek. Zakaz wyłącznie na eksport drewna nieobrobionego, no niestety, ale nie uratuje polskich lasów. Za to zakaz eksportu mebli czy papieru jest działaniem bardzo złożonym, skomplikowanym i z całą pewnością uderzającym w rentowną branżę. Co zatem możemy poczynić w tej kwestii? Zachęcam Was do wyrażenia zdania na ten temat. W tym odcinku jednak nie sposób poruszyć wszystkich bardzo istotnych tematów z tym związanych. Jeżeli jesteście tą tematyką zainteresowani, to napiszcie w komentarzu hashtag lasy, a przygotujemy dla Was kolejny odcinek. Źródła natury życzą kontaktu z naturą, wiele wypadów do lasu, na grzybobranie, na dzikie rośliny jadalne, ale także żeby po prostu nachapać się przyrodą. Może jakiś wypad z góry? Życzymy Wam tego wszystkiego. Cześć.